ostatnie Sebastian zapowiadał ten bieg, a zwłaszcza udział w nim Artura Kuciapskiego, który wraca do formy po tych kontuzjach, zabiegach operacyjnych i tak dalej. Mamy zresztą tutaj z toru piątego rusza Polak. Ma oczywiście niezłych rywali, w sumie wielu, bo 15 zawodników to już samo jest pewnym zagrożeniem. No bo będzie ciasno na tej bieżni. Dwóch Brytyjczyków przede wszystkim, Elliot Giles. Minuta 45:54 w 2016 roku, brązowy medal na Mistrzostwach Europy. Tak, brązowy medal na Mistrzostwach Europy w 2016. I Guy Lermont, również Brytyjczyk, minuta 46:65. To są, a w tym roku minuta 48:12, troszkę szybciej od Artura, który w tym sezonie minuta 48:17, rekord życiowy oczywiście lepszy, minuta 44:89. A rekord polski, mimo że mamy Kszczota, mimo że mamy Lewandowskiego, mimo że mamy Kuciapskiego, ciągle należy do Pawła Czapieckiego i już minuta 43:22. No to pokazuje naprawdę wielki wynik, bo w tym roku najlepszy na świecie, Clayton Murphy, Amerykanin, minuta 43:60 zaledwie. 43:22, taki jest rekord Pawła i to z Zurichu z 2001 roku. Ciasno będzie w tym biegu, bo jak zwrócicie Państwo na zewnętrznych torach, 9, 8, 6 również i 4 mamy po dwóch zawodników, te są dobrze drugim, dwójka, także tutaj będzie, zwłaszcza na tych pierwszych metrach, dość ciasno. Tak, jest tylko dwa okrążenia. Ten dystans w tej formule najwyższej, przypomnę, rekord świata Rubisza, Dawid Rubisza, minuta 40:91, to jest sprint, właśnie dwa okrążenia sprintu. I teraz tutaj trzeba się wykazać przytomnością umysłu, nie dać się tam w tym tłoku jakoś zablokować, nie dać spowodować kontuzji. Kuciapski bardzo dobrze, bardzo spokojnie za Brytyjczykami. Tutaj dość mocno ruszył prowadzący pacemaker, bo na pewno taką rolę pełni aktualnie prowadzący teraz tę stawkę. Jak spoglądam, 37,8 metrów, 37,8 sekund, 300 metrów, więc to będzie tak 400 pewnie pobiegnięto zdecydowanie poniżej 50 sekund, aczkolwiek nie, 52 nawet sekundy pierwsze 400 metrów, zatem ta stawka dość tutaj opornie wystartowała te pierwsze 400 metrów. Pewnie za moment zejdzie pacemaker i tutaj z 300, może z 250 metrów ruszy ta cała czołówka. Jak tam się odnajdzie Artur Kuciapski, zobaczymy, on musi tutaj pilnować tej stawki, żeby na tych ostatnich metrach się w tej sporej tutaj grupie nie dać zamknąć. To jest on cały czas w środku stawki. Tak, jest Kubista z Czech, jest Melli i tam w środku stawki. No, teraz ruszy, na pewno on ma końcówkę fantastyczną, pokazał to w Zurichu. Zobaczymy po wirażu, po zewnętrznej, ale to nie, jeszcze nie, to jest kto? To jest Kuciapski, teraz jest na czwartej miejscu. Pozycji. Tak. A więc jeszcze nie ta forma. Noga jeszcze nie tak podaje, co prawda powalczy o trzecie miejsce, czy wywalczy, nie, jednak, no może na tej samej, na tych samych kratach. Tam nieco dał się zamknąć Artur Kuciapski, bo był taki moment, tutaj trudno było to w tym ujęciu kamery zobaczyć, zwycięzcą Michał Rozmys. I z rezultatem 1:48:78, także on tutaj na tej końcówce zachował się najbardziej przytomnie. Natomiast Artur Kuciapski próbował gdzieś na 200 metrów do mety zająć dobrą pozycję, ale niestety tym razem mu się tutaj nie udało. Rozmys bardzo ładny na końcówce, też Kubista jako trzeci, drugi na drugim miejscu finiszował Lermont, reprezentant Wielkiej Brytanii. Lermont, Kuciapski trzeci jednak, minuta 50, a więc tu przespał ten moment. Bardzo przytomnie ten Rozmys, dokładnie w tym miejscu, w którym trzeba, czyli przy wyjściu na prostą, mniej więcej na 110-120 metrów przed metą zaatakował. No bieg był wolny, więc tutaj nie było takiego wielkiego problemu z tym, bo ten pacemaker sprawiał wrażenie, że biegnie szybko, ale to jednak się nie przyłożyło na szybkość tego biegu. Michał Rozmys, minuta 48:78.